Witam serdecznie wszystkich sympatyków, odwiedzających mnie tutaj na tym kanale. Ja zawsze mi się kanał kojarzy z czymś brzydkim. Gdzieś po kanałach chodzić. Takich ściekowych kanałach. No większość kanałów youtuberów i innych to są takie ściekowe. Wyjątki są tylko, gdzie są naprawdę fajni ludzie i mówią to, co czują, to, co wiedzą. W każdym razie witam Was w systemie miłości. Na platformie też nie mogę powiedzieć, bo jak mi się platforma kojarzy od razu z PO. No niestety, tak mam. A to jest zła opcja bardzo. Więc nie wiem, na czym Was witam. W każdym razie witam Was przez, no powiedzmy, przez kamień, czyli kartę graficzną, czyli procesor, krzem, to jest kamień, więc witam Was poprzez kamień. Wróciliśmy do kamienia łupanego. Więc niech miłość się szerzy wszelakimi sposobami i nawet przez kamienia. Przez kamień również. W apokryfach jest nawet tak napisane, że podniesiesz kamień i mnie zobaczysz. Więc możemy też działać poprzez krzem, poprzez procesory, bo przecież mózg ludzki to też jest nieprawdopodobny, nie biologiczny procesor, biologiczna pamięć na najwyższym poziomie, którzy stworzyli to kosmici nam oczywiście, bo te ciała nie pochodzą od Boga. Bóg nie jest żadną pamięcią, żadnym biologiem, w tym sensie, że nie jest biologiczny i nie stworzył nam biologii. Po co by miał to robić, skoro teraz tylko same problemy z tej biologii. I z tą pamięcią lubimy różne fajne cytaty mądrych pisarzy. No nie zapamiętasz tego, żeby nie wiem co, bo to jest tak proste i tak mądre, że nie jesteś w stanie tego powtórzyć. Są jakieś wyjątki, że mają taką pamięć oryginalną i potrafią mnożyć, dzielić przez jakieś ułamki jeszcze i to wszystko w głowie robią. To takie prawie, że chorobowe, że tak powiem, że można tak myśleć, tak dzielić i tak mnożyć. Ale to nie o to chodzi. Jesteśmy zwykłymi ludźmi, zwykłymi aniołami w tym świecie, jak ojciec mówił, że mamy iść naturalną drogą do Boga. I ja Was prowadzę naturalną drogą do Boga. Bez żadnych fajerwerków, bez żadnych wizji wielkich, żadnych... Owszem, ojciec przychodzi co dzień tutaj do mnie, bo obiecał, że będzie co dzień w moim mieszkaniu. Jest, ja go odczuwam, ale go nie widzę, nie rozmawiam bezpośrednio, choć obiecał mi też, że kiedyś będę miał kontakt z Tobą bezpośredni, ale jeszcze nie, widocznie. Jak już mi się wiek o trumny zakryje, to może wtedy go zobaczę i będziemy pogadamy, jak już będę sobie tam odpoczywał. I anioł stróż też przyjdzie do mnie, bo mi obiecał, rozmawiałem z nim, że będę go widział przy śmierci, więc można sobie to wyprosić proście, a wtedy śmierć jest lekka, łatwa i przyjemna, jak muzyka. Nie dla wszystkich niestety, bo taki jest ten świat dziwny. Dziwny jest ten świat, jak śpiewa Czesław Niemen, śpiewał, teraz śpiewa pewnie w niebie. Dziwne jest to niebo i piękne, pewnie tak śpiewa teraz, jeśli jest już w niebie. Albo jeszcze gdzieś podśpiewuje w tym świecie, bo nie jest tak łatwo się dostać do nieba, bo trzeba być naprawdę czystym. Nie tyle mieć talenty, talenty o niczym nie świadczą. Trzeba być czystym duchem, czystą duszą, wrażliwym na piękno, dobro i miłość do innych. To jest ważne. Wtedy by nie było wojen, katastrof takich, nawet i tych ekologicznych, bo wiadomo, że często wywołujemy je sami. Podpalamy lasy, no czasem piorun szczeli też zapali, ale są drzewa, które właśnie same dokonują zapłonów, samozapłonu się ocierają o siebie i iskra pójdzie i właśnie o to im chodzi, bo w ten sposób się też rozmnażają. Takie wielkie, wielkie drzewa. Ale system miłości pokazuje drogę, jak iść przez ten świat.
jak się trochę w nim powygłupiać, pobawić i pójść do nieba. Nie być zbyt poważnym, bo jak będziemy poważni, grubiańscy, tacy jak politycy niektórzy z lewej strony, poważnie chcą wywalać, chcą szerzyć nienawiść, chcą władzy, pieniędzy i Unia Europejska jest taka sama. Katastrofa, czyli wulkan wystrzelił w Unii Europejskiej. Jest wulkan, gdzie tam ta siarka, to zło i te wszystkie opary idą na całą Europę i chcą nas uzależnić od siebie, żeby nie było państw suwerennych, żeby nie było nic, żebyśmy byli podlegli i najlepiej, żebyśmy już mieli chipy w głowach i w rękach i żeby nas kontrolowali. Ale tym się nie przejmujmy, bo nasz mózg, nasze wszystkie narządy wewnętrzne to też takie chipy, tylko biologiczne. To też trzeba zrozumieć, że poprzez mózg też można kimś sterować. Edukując go źle, to wysteruje się nim w złym kierunku, taką duszą, takim człowiekiem, bo jesteśmy zdani, jak ojciec mówił, że dusza jest zdana na ciało. Zdana na ciało. Jest to taka powłoka na duszy. Więc wszystkie informacje idą przez nasze zmysły, przez naszą inteligencję, przez czytanie, przez myślenie, mówienie i słuchanie. Tutaj wiedza płynie. Intuicja, nie każdy ją rozumie, nie każdy czuje to, co trzeba. Widzicie, ile jest. Wszyscy mają jakąś intuicję, mają intuicję do złego. Tak jak Putin i wielcy przywódcy, którzy wywołują wojny, to oni mają intuicję do złego, czyli intuicję do własnej pychy i do własnego egoizmu, imperializmu wewnętrznego. Bo z wewnętrznej pychy, z wewnętrznego imperializmu i dyktatury wypływa zło i imperializm zewnętrzny. Przecież Rosja i te wszystkie demokratyczne i te demokratyczne państwa przecież wokół, które były federacje, które były w komunie jeszcze wtedy, to były przecież demokratyczne państwa, bo jest konstytucja, że naród rządzi, więc demokracja. Widzicie, jakie to jest fałszywa demokracja. To tylko pod pozorem komunizm też był jakby demokratyczny. Demokratyczne państwo, bo naród wybiera daną partię i rządzą, a to, że kłamią, oszukują i oszukiwali i łamali wszystkie morale i przepisy, oczywiście fałszowali wybory, no to wygrywało tak na Białorusi. Przecież wszystkie wybory były sfałszowane, dlatego ten wariat tam jeszcze jest i rządzi. Wariat anioł. No trudno, kiedyś to się wszystko zmieni, obalą w sposób wolny, piękny, miłością i wiedzą się to obala. Nie siłą, siłą nic nie da, bo wystrzela wszystkich tak jak ten robi. Kto się mu postawi, to lochy, Sybir, Łagry, no i tyle. Z nimi nie ma co dyskutować, bo oni się tak łatwo nie dadzą nawrócić. Tylko my tutaj musimy szerzyć tą miłość i promieniujemy również tą miłością, tą dobrem i słowem na Niego poprzez przestrzeń i czas. Też promieniujemy, dajemy Mu natchnienie, jeśli myślimy pozytywnie i wiemy, o co chodzi, to dajemy Mu natchnienia, udzielamy Mu tej łaski, żeby zmądrzał, żeby każdy polityk, żeby zmądrzał i rządził dobrze, aby państwo było ciepłe i w transcendencji. Wtedy wszystko się będzie dobrze układało, i ekonomia, i pieniądze wszyscy będą mieli, i będzie więcej wypoczynku, kultury szerzonej, a mniej pracy. Mniej pracy. Ojciec Pio mi mówił, że rozmawiałem na ten temat. 3-4 do 5, góra 5 godzin pracy, a resztę poświęcić w rozwojowi, kulturze, myśleniu, filozofii, takim tylko nie złej filozofii, tylko dobrej filozofii, filozofii miłości. Inne filozofie to są spekulacje tylko. Nikt nic nie wie, a spekulacje idą. Tak samo jak zło. Nikt nie wie, dlaczego czyni ten zło. Z pychy to oczywiście czyni. Nie wie, dlaczego kogoś krzywdzi, a chciałby
tak naprawdę dobrze komuś, ale i tak skrzywdzi. Nerwy go poniosą, jakaś ideologia go podkształtowała źle. To lewactwo właśnie taką ideologię daje, żeby innych niszczyć, bić się na ulicach. To jest ideologia lewacka właśnie. Żeby tylko przejąć władzę, pieniądze i żeby można było kraść. Niedawno był wywiad taki uliczny, spytali się kogoś tam, na kogo by głosował, na PiS czy na PO. Taki pan wypasiony, tatuaży pełno wszędzie, inteligentny oczywiście. I mówisz, na PO, a dlaczego na PO? No bo PO tam kradło i daliby pokraść trochę jeszcze, a PiS nie daje pokraść. No to widzicie, tak to wygląda. Dobrze, to nie będę tutaj już wam mówił o tej rzeczywistości, w której żyjemy. Lepiej się przenieśmy do rzeczywistości, w której nie jesteśmy jeszcze. Czyli do wiedzy wewnętrznej, takiej głębokiej i niebiańskiej, która nas naprowadza na cel. Tak muszka w karabinie naprowadza. To ja was naprowadzam na cel niebo. Dzisiaj jest, módlmy się może najpierw. Święty Michale Archaniele, przyjdź ze swoim niebiańskim wojskiem i uchroń nas przed demonem zła, który jak Bóg jest dobry, mocny i w miłości nieskończony. Prosimy o nasze wszystkie sprawy Ojca Pio, Świętego Michała, innych świętych, Maryję również. Macie tutaj taką piękną kobiecinkę, piękną dziewczynę. Była przecież mamą. Miała nie tylko Jezusa, a jeszcze kilku synów. Nawet Jezus, jest tam napisane, że miał braci swoich. Więc to wszystko Biblia, no oczywiście Kościół to wszystko pozamazywał, wykluczyli ten czas, kiedy Jezus tam działał, myślał. Między 12 rokiem a 33 przecież jest dziura. To przecież wiadomo, że ktoś to zrobił, tą dziurę. Bo Jezus był normalny po prostu. I robił, i grzeszył też, i miał problemy różne, bo każdy święty, nawet jak zejdzie tutaj, ojciec Pio mi powiedział, że nawet jakby aniołowie tu zeszli, a niekiedy schodzą z nieba, to i tak się pokłócą na ziemi. No bo to jest poprzez zmysły, poprzez cierpienie, nas wkurza nas cierpienie, nie możemy wytrzymać i komuś byśmy przywalili. No ale ojciec mówił, że nie wolno pięści zaciskać, tylko otwierać. Więc otwierajmy te pięści, nikomu nie przywalajmy, bo to nic nie da. Przywalisz, to cię odda. No i to będzie na takiej zasadzie. Dlatego Jezus mówił, jak cię uderzą w jeden policzek na cach i drugi, wtedy on odejdzie, bo zgłupieje. Nie wiem, że się nie bronisz, czy coś tam. No ale czasami trzeba się bronić. Ukraina się broni. Nie ma wyjścia, widzicie? Jakby policzek nadstawiła, no to polecą wszystkie kraje tutaj, razem z Polską, pod but Putina. Tego nie chcemy, bo tam jest zła ideologia, złe prowadzenie państwa, złe prowadzenie religii również, bardzo złe i wiele innych rzeczy złych. My patrzmy pozytywnie, myślmy uniwersalnie o Bogu, o religiach, o wszystkim. I dlatego mówię wam, teraz jest ciężki czas, brońmy Kościoła. Jaki jest, to jest, jeszcze nie zreformowany, ale trzeba go bronić. PiS też nie jest ideałem, bo ideałów tu na świecie nie ma, ojciec mówi. Ty też nie jesteś ideałem. Masz grzeszki, masz różne przekręty, każdy je ma. Czasami, których nie chcesz, a czasami się zdarzają. Pobrudzisz się, nie ma siły na to i PiS się też brudzi. Raz robi taką ustawę, potem taką, bo nie przewidział, że może być inaczej, że ktoś tam nie podejmie tych cen i tak dalej. To nie jest prosto rządzić. W każdym bądź razie PiS bardzo dobrze rządzi i Mateusz Morawiecki z prezydentem i całym rządem świetnie sobie radzą. Nie słuchajcie tych wszystkich telewizji i youtuberów, którzy tylko nic nie potrafią, bo nie mają miłości, tylko krytykują, tylko patrzą na swoją kasę, że cukru nie ma. Cukru jest pełno, całe magazyny są cukru. Tylko, że narkomani wykupują, bo robią. No i teraz jest taki czas, że cukier jest potrzebny do weków, więc i tak dalej, zakonserwowania. Więc wykupują nagle niepotrzebnie, a cukru jest pełno. Tak samo była panika kiedyś, pamięci, z papierem toaletowym, innymi rzeczami. Panika po prostu, to nie są ludzie duchowi, to jest panika. Panika ludzi małych.
I dlatego tak się rzucają, rzucają się niepotrzebnie zupełnie. Co to daje? Nic to nie da. Trzeba ufać i wierzyć Bogu i naszemu rządowi, wspaniałemu rządowi, najlepszemu, jaki do tej pory był i długo nie będzie lepszego. Jak go przegramy, to będzie tylko gorzej. Tylko gorzej. Będzie dno, kompletne dno, jak Tusk by wygrał z lewicą. To jest, będzie kompletne dno. To będzie Polska już zdeptana. W ogóle Polski nie będzie. Będzie dalej rozkradana, jak była. I wszystko będzie wywożone i będzie tu Unia Europejska rządziła poprzez Niemców i Ruskich. Chcecie tego? Po co? Ja jestem za tym, żeby otwierać granice, ale nie w takim systemie, jaki chcą nam narzucić. Otwierać granice, ale poprzez miłość. Najpierw trzeba wyedukować tą iskrę z Polski, niech puści się. Wyedukować ludzi w innym systemie. Dać alternatywy, a nie walić w to, co już było. Komunizm demokratyczny. Wy wyobrażacie sobie to? Co to jest w ogóle? Wszystkie te państwa, Rosja też jest demokratyczna. Nawet w Chinach są wybory, widzicie. Niby to jest podparte demokracją. To jest pic na wodę wszystko i fotomontaż. Dobrze, czytam wam teraz od Waldka. Jeszcze jeden wiersz mi przysłał, więc wam bardzo chętnie przeczytam. Przesyłam kolejny wiersz, tym razem o tym, że nie zawsze udaje się zdać egzamin z życia duchowego. Czasem po prostu się boimy i chowamy się chowamy się przed odpowiedzialnością, dlatego uważam, że zawsze trzeba prosić Boga o wybaczenie. Pozdrawiam serdecznie, Waldek. Tytuł jest taki: Wybacz mi. Boże, choć wiem, że już mi wybaczyłeś i wyciągnąłeś pierwszy do mnie ręce, zanim jeszcze ujrzałem pierwszy świt i zanim wydałem pierwszy dźwięk, choć wiem, że nie muszę się bać i że mogę śnić spokojne sny, mimo że gubię czasem swoją ścieżkę i błądzę gdzieś w gęstwinach życia, to jednak cały czas proszę Cię, wybacz mi. Bo jestem słaby jak polny kwiat i uginam się pod ciężarem życia, jak delikatna łodyga wątłego krzewu, bo boję się być w pełni Twoim. Upadam jak drzewo ranione piorunem pod naporem ludzkiego spojrzenia i słaniam się od ciosów ludzkich opinii. Tak słaby jestem jak ziemski pył, dlatego niezmiennie proszę Cię, wybacz mi. Bo miotam się jak uwięziony ptak, czasem nie wiedząc, dokąd pójść. Uciekam przed światem i samym sobą i czasem boję się w pełni Ci zaufać. Nie zawsze zło potrafię nazwać złem, i czasem cofam swoją rękę i odwracam wzrok, gdy ktoś próbuje chwycić moją dłoń. Tak wiotki jestem jeszcze jak wątła nić, dlatego Boże, wybacz mi. Trzeba wybaczać wszystkim, i sobie, i Bogu, i PiS-owi, trzeba wybaczać wszystkie ich błędy, bo każdy robi błędy. Tamci to takie błędy zrobili, że całą Polskę wysprzedali. I wszystko na nie, wszystko na nie i teraz też nie. Więc im też wybaczamy. Ale niech się nawracają na dobre idee, na dobre ścieżki, niech wchodzą, a nie brną w tym komunizmie, w tym żydokomunie. Tak. Ja kiedyś mówiłem, ojciec mi powiedział, że nadal rządzi żydokomuna, ale to nie chodziło o PiS. Wiadomo, że w PiS-ie są tam pochodzenia, mają jakieś tam rodowody, ale to nie ma znaczenia, już o tym mówiłem. Są Polakami, urodzili się tutaj, są chrześcijanami, pięknie, wspaniale rządzą, dbają o Polskę, chcą dla Polski dobrze, a wy tam niektórzy czytacie takie spiskowe teorie, szalone po prostu teorie spiskowe, które nie mają już w ogóle z rzeczywistością nic wspólnego. To są wszystko wymyślone hity i takie show robią, żeby obrzydzić PiS, obrzydzić Kościół, wszystko, żeby obrzydzić. To jest właśnie te lewactwo. Oni to robią, bo się jeszcze nie, bo są odłączeni od Boga, nie chcą Boga po prostu. A jak nie chcesz Boga, to nie chcesz miłości. Dlatego lubią kraść, lubią
oszukiwać, kłamać. Co słowo to kłamie, zauważyliście? Wszyscy z tej PO, to każdy kłamie. Tam rzadko który jakiś normalny jest jeszcze. Wszyscy kłamią. No, i czego tego nie widzicie? A w PiSie nikt nie kłamie. Mówią to, co idzie. Oglądajcie dzienniki, oglądajcie w telewizji. Inne wspaniale mówią. Dziennikarze są po prostu najwyższej jakości, najwyższej próby. Nie boją się niczego, mówią jak jest. Jak z Max Kolonko. To tyle. Jeszcze może jakieś rozważanie wam przeczytam. Króciutkie moje. Z drugiego tomu, tu jest pierwszy. Jak już mówiłem, zawsze możecie sobie kupić taką wiedzę. Ja nie mówię, ja bym mógł, to bym rozdał wszystko za darmo, ale to rynek jest taki, nie da rady po prostu. Ja i tak z tego nic nie mam, żadnej, ani złotówki nie chcę i nie mam. Ja napisałem 40 lat, ponad to pisałem. Trzy tomy. I cieszy mnie to, że pomogliście i wydaliśmy tą książkę. To dla was jest i dla mnie też, bo ja z tego mam ogromną radość. Cieszyłem się, jak pisałem, bardzo. Zresztą ojciec mi kiedyś powiedział, jakbyś przestał pisać, to zwariujesz. Tyle natchnień miałem, tyle myśli, że musiałem spisywać, bo inaczej bym po prostu mój magazyn myśli by wybuchł i byłby kłopot później. Nikt by mnie nie znalazł. Czytam jedno rozważanie, to są takie krótkie myśli tylko. Rozwiązanie wątpliwości przynosi utwierdzenie się we właściwych poglądach. Utrzymywanie niezachwianej uważności jest istotą poznania. Należy to zapamiętać. Najwyższym działaniem jest wprowadzenie w życie wszystkich aspektów wewnętrznej błogości. Z naszego wewnętrznego ośrodka spływa wszelki spokój na zewnątrz i do tego świata. Jeszcze jedna krótka myśl. Usprawiedliwić można i należy wszystkich, ale też i pouczać. Jak to robią rodzice wobec dzieci? Krytykować, karcić i pocieszać. Wskazywać dobrą drogę. Wszystko to trzeba robić dla kształtowania się dobrego charakteru. Upominać i ganić nie stoi w sprzeczności z miłosierdziem i wyrozumieniem. Tak postępował Jezus. Swoich uczniów też ganił. Piotrowi wypominał innym apostołom też, że bo się kłócili, kto będzie pierwszy w niebie. I takie... Tak jak w partii. Kto będzie szefem partii? To samo. Więc trzeba mu upominać. Dzieci, jakbyście tak puścili w samopas na podwórko, tylko jakby ich podwórko wychowywało i nie mielibyście kontroli żadnej nad dzieckiem, to co to z tego dziecko wyrośnie? Samo zło. Takich nawyków będzie miało. Nauczy się przeklinać. Ja pamiętam, jak moja Wandzia, córeczka, też tam chodziła na podwórko, bo musiała, w przedszkolu była i tak dalej. Więc chodziłem, czasami tam wychodziła na to podwórkę. To oczywiście złapało od razu przekleństwa, a myśmy akurat się śmiali z tego, bo nie można tak przywiązywać wagi za bardzo, bo jak przywiązujesz wagę do tego, jak przyjdzie dziecko z podwórka i takie głupoty opowiada i przeklina i nie wiadomo co, to się trzeba śmiać tylko, nie przejmować się tym. Po prostu tylko później powiedzieć, że to jest nieładne i tak dalej, ale jak zaczniesz przejmować, to jeszcze bardziej będzie to robiło. Więc przynosiła czasami taką wiązankę, ktoś ją nauczył na podwórkę, jakiś chłopak mały, który już widocznie od innych wziął. No i tak jest, ale to szybko mija, później już nie, bo już się orientuje, że coś nie tak jest. Przeklinała, taka malutka, będzie miała ile tam, 5 latek, kacha i różne przynosiła czasami, bo tak dzieci, no, od rodziców czasami też tak właśnie przynoszą. No i to się uczą szybko. Więc jakby się to tak zostawiło dziecko w samopas, to będzie tragedia. To się nie wychowa dziecka. Dlatego trzeba wychowywać w dobrych nawykach, edukować pięknie i dlatego trzeba wspierać PiS, prawą stronę, bo tu idzie dobra edukacja, w dobrym kierunku, a tam idzie w złym kierunku. Tam, gdzie przeklinają, kradną i wszystkie inne rzeczy i kłamią na okrągło przede wszystkim. Oszukują. Im tylko władza i pieniądze, nic więcej. Nie mają żadnych zahamowań. No, niektórzy są wrażliwi, no to nie wytrzymują. Wszystkim się może zdarzyć każde zło.
Ostatnio widzicie, nawet ksiądz popełnił samobójstwo, nie wytrzymał. No, miał tam problemy alkoholowe, w psychiatryku był. Wiadomo, że no, bo nie wytrzymywał po prostu tego. Tu kapłaństwo na wieki, tak Kościół go tak ukształtował źle, że jak odejdzie, to będzie tragedia. Bał się odejść, więc wpadł w alkohol, chciał to jakoś zabić, nie mógł z tego wyjść, w końcu popełnił samobójstwo. Ale to ojciec Pio mi mówił, bo pytałem o samobójców, więc powiedział mi taką rzecz, że to już jest taki stan chorobowy, wewnętrzny, że on już za to nie odpowiada po prostu. Jak to świadomie robi, to już nie odpowiada za to. Bo to jest emocja, to jest straszne przeżycie, ciężkie i to po prostu nie liczy się. Liczy się tylko to, co świadomie robisz komuś źle. A jak już atakujesz siebie, to już jest choroba. Dobra, to tyle bym na dzisiaj. Jeszcze jedną myśl wam przeczytam na koniec sam. Miłość jest ruchomym celem, jak cała otoczka życia, która dąży do tego samego w swoim nieco ograniczonym wyrazie. Miłość jest jak mgiełką. Miłość nie jest mgiełką, ani nie jest niekonkretna. To forma i zabawa sama w sobie. Wieczne zaloty wobec poznawania. Taka jest miłość. To tyle. Trzymajcie się systemu miłości i wiecie, w którym kierunku macie iść, na kogo głosować. Zachęcam, jeśli chcecie, żeby Polska ocalała i żeby było pięknie i dobrze w Polsce. To nigdy na lewicę i nigdy na PO. Pamiętajcie, bo będzie tragedia. Trzymajcie się i papa. Atakują mnie strasznie youtuberzy. Komentarze. Ja tam zaglądam co jakiś czas, to kasuję, bo to nawet szkoda dyskusji, bo to po prostu już takie kretyństwo, że a tych aniołów, że szkoda czasu. Ja nie dyskutuję, bo to nie ma o czym dyskutować nawet. Kochajcie nasz rząd, kochajcie PiS, kochajcie tu wszystkich ludzi, lewicę też kochajcie, ale ich nie naśladujcie. To tylko tyle. Pa, pa.